Dzień dobry, Rzecz o Biznesie, Paweł Rożyński, zapraszam. Moim gościem będzie dzisiaj pan Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, bo chcielibyśmy się skupić dzisiaj na państwa raporcie, który wypuściliście o Technology Vision. I twierdzą państwo w nim, że wkraczamy w taką erę postcyfrową i właściwie w tej erze postcyfrowej cyfryzacja już nie wystarczy firmie do odniesienia sukcesu. I to w takim razie co jest niezbędne? Rzeczywiście w lutym opublikowaliśmy nasz raport. Teza, którą pan przytoczył, czy teza, że wkraczamy w erę postcyfrową, to jest taka pierwsza główna teza, trochę kontrowersyjna. Dlatego, że przez ostatnie 3-4 lata o niczym innym nie mówiliśmy, tylko o cyfryzacji. Wszyscy tą cyfryzacją żyliśmy. Rzeczywiście jest tak, że w obecnych czasach i w latach, które przed nami, cyfryzacja będzie traktowana coraz bardziej jak prąd w gniazdku, czyli coś, co jest jak najbardziej oczywiste, coś, co jest pewnego rodzaju fundamentem, platformą do tego, żeby budować kolejne usługi. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę, czym się wyróżnić, bo to jest sedno pana pytania, to jest połączenie personalizacji i oferty dostarczonej tu i teraz, czyli w momencie, w którym ja jako klient jej potrzebuję i jakby w sposób, który ja jej poszukuję, czy jej potrzebuję. Czy takie przyspieszenie dostarczania oferty i ułatwienie jej uzyskania. Ale też dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb każdego z nas. Mhm. Jak to mogłoby wyglądać właśnie, jakbyśmy mogli podać przykłady takich działań? Może już to widać. Jednym z takich przykładów flagowych jest koncepcja tak zwanego speed factory. To jest połączenie działań firm Adidas i Siemensa. Siemensa, który produkuje urządzenia, i Adidasa, który produkuje buty do biegania. Speed Factory to jest koncept, w którym nie ma dwóch par identycznych butów. Każdy z nas ma swoją indywidualną budowę ciała, budowę stopy, ale też swoją kondycję i swoje cele, jeśli chodzi o bieganie. Każdy z nas oczekuje takiej właśnie spersonalizowanej oferty butów, które będą spełniały tylko nasze oczekiwania. I koncepcja polega na tym, że jakby każdy z nas zostawia po sobie te oczekiwania. Wchodząc do labu, de facto jesteśmy mierzeni, oceniani itd. itd. Na tej podstawie jest produkowana konkretna para butów, która spełnia nasze oczekiwania. I co ciekawe, speed ma polegać na tym, że te buty są dostarczane do nas w ciągu godzin. Tak? W tej chwili to jeszcze nie są godziny, ale taki jest cel zrealizowania tego konceptu, tak? Czyli potrzebuję buty na jutro, dzisiaj wchodzę i jutro rano je mam u siebie w domu. A proszę powiedzieć, jak powstał sam raport, z którego wyciągacie te wnioski i jaka była metodologia, o co pytaliście? Raport powstaje co roku, więc de facto już dzisiaj rozpoczęliśmy pracę nad raportem na kolejny rok. On jest przygotowywany z jednej strony przez takie wąskie grono około 100 osób, które co roku wypracowują pewne trendy, wypracowują pewne koncepcje, które widzimy na rynku. A następnie te koncepcje są poddawane takiemu badaniu ankietowemu. W tym roku było to blisko 7 tysięcy osób na takich kierowniczych stanowiskach z 27 krajów świata. Po raz pierwszy, co ciekawe, uwzględniliśmy również menadżerów z Polski. I te osoby odpowiadają na serię pytań, które potem służą nam do tego, żeby rzeczywiście wybrać te najważniejsze trendy i przedstawić ich uzasadnienie również w taki sposób statystyczny. A proszę powiedzieć, czy pana zdaniem tempo wprowadzania takich innowacji, w ogóle innowacji w firmach rośnie, czy nawet przyspiesza? To jest coś, co zawsze badamy. To jest jedno z pierwszych pytań, które jest na tej ankiecie. I co ciekawe, że odkąd ja ten raport prezentuję, robię to od bodajże 4 czy 5 lat w Polsce, za każdym razem ankietowani mówią, że w ciągu ostatnich 3 lat to tempo przyspieszyło i na kolejne 3 lata spodziewają się, że dalej będzie przyspieszać. Tak? Więc jest to trend, który można powiedzieć, i to jest na poziomie 90+% respondentów, także to jest trend ewidentnie oczywisty. A czy są jeszcze jakieś możliwości wyróżnienia się na rynku, gdzie wszyscy mają podobne kompetencje cyfrowe? Czy możemy jeszcze coś dodać? Ewidentnie wkraczamy w erę, którą my troszeczkę nazywamy, że to jest rynek indywidualnego człowieka. No, dotychczas zawsze mówiliśmy o rynku, w którym klientów segmentowaliśmy, czy mówiliśmy o pewnych grupach klientów. W tej chwili mówimy o tym, że każdy z nas jest traktowany jako indywidualny
klient, który ma nie tylko potrzebę indywidualną, ale również sposób dotarcia do nas jest indywidualny. Tak? To jest możliwe dzięki technologii. Tak? Oczywiście bez technologii nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, natomiast wykorzystując technologię, wykorzystując to, że każdy z nas pozostawia po sobie taki cyfrowy ślad w różnych mediach, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta osoba jest bardziej wrażliwa, czy mniej wrażliwa na spersonalizowaną ofertę, a z drugiej strony, czego ona konkretnie potrzebuje. Bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć, jaką pan widzi tutaj rolę sztucznej inteligencji w ogóle, jeśli chodzi o te procesy? Sztuczna inteligencja była w naszym raporcie, wśród naszych ankietowanych, wymieniona jako technologia numer jeden. 63% respondentów uznało ją za absolutnie technologię numer jeden, w którą będą inwestować pieniądze. Sztuczna inteligencja nie jest niczym nowym oczywiście, od lat o tym mówimy. W tej chwili mamy już praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w takich procesach codziennych. Tak? Mówimy o wirtualnych asystentach, tak? którzy potrafią obsługiwać klienta 24 godziny na dobę zamiast IVR-u czy rozmaitych call center. Sztuczna inteligencja wspiera podejmowanie decyzji w medycynie, jeśli chodzi o diagnostykę, podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o na przykład utrzymanie ruchu, tak, przewidywanie awarii. Wszystkie te zastosowania to są praktyczne zastosowania, które oszczędzają pieniądze, ale też poprawiają kontakt z klientem, czy pomagają dotrzeć do klienta w sposób lepszy, poprawić poziom usług. Ani proszę powiedzieć, jakie jeszcze technologie mogą nadawać ton rozwojowi w najbliższych latach, czy na przykład, nie wiem, blockchain, dużo się mówi o blockchainie w tej chwili, chociaż postrzega się go trochę pod kątem kryptowalut, niesłusznie. Zupełnie niesłusznie, ale mamy też internet rzeczy, prawda, tak. 5G. W naszym raporcie, znowu odwołuję się do statystyk, tak? Na drugim miejscu została wymieniona internet rzeczy, na trzecim miejscu pojawił się blockchain, na czwartym to była rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość. To jest rzeczywiście tak, że tych technologii jest jeszcze więcej i możemy mówić o pewnym wykorzystaniu ich razem. My nawet w takim naszym jednym megatrendzie uwzględniliśmy cztery technologie, które razem stanowią jeden trend technologiczny. Te cztery technologie to jest właśnie blockchain, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i tak zwane komputery kwantowe, czy obliczenia kwantowe, które na razie są jeszcze oczywiście pewną wizją przyszłości, natomiast są w nie już w tej chwili są inwestowane spore pieniądze i myślę, że w ciągu 3 lat zastosowania tego typu rozwiązań też będą dużo bardziej powszechne. No mamy jeszcze 5G, które może to wszystko też spinać w sensie łączności między tymi urządzeniami. 5G traktujemy jako technologię, która umożliwi właśnie dostarczenie spersonalizowanej oferty dla klienta w czasie rzeczywistym. 5G jest swego rodzaju fundamentem, bez którego to się nie uda. Także myślę, że 5G ma zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawe zastosowanie. Natomiast to jest jeszcze przed nami. To co firmy właściwie powinny inwestować teraz? Za granicą, ale też popatrzmy na polskie firmy właśnie. W które technologie i w zależności od jakich branż, prawda? Bo to nie każdy potrzebuje tego samego. Dokładnie. Nie ma jednej receptury, która jest dobra dla wszystkich. Ja myślę, że polskie firmy będą inwestować w dwie rzeczy, tak z grubsza starając się uogólnić. Z jednej strony w poprawę efektywności. Cały czas mamy ogromne obszary, w których poprzez wdrożenie technologii jesteśmy w stanie znacząco poprawić efektywność. Poprawić efektywność chociażby po to, żeby zarządzić deficytem siły roboczej, ale poprawić efektywność również z punktu widzenia dostarczenia lepszej kosztowo oferty cenowej. I druga rzecz to moim zdaniem będą innowacje. Innowacje stojące przede wszystkim na styku klienta i firmy. Czyli lepszego zrozumienia klienta po to, żeby nie atakować klienta ani w sposób, którego on sobie tego nie życzy, ani w sposób, który w jakiś sposób przekracza jego granice prywatności, bo to jest kolejne niebezpieczeństwo, które mamy, ale właśnie lepsze poznanie klienta po to, żeby dostarczyć do niego ofertę, która jest dla niego atrakcyjna. Statystyki, które mamy, mówią o tym, że blisko połowa z nas kupuje produkty, których nigdy nie rozważaliśmy, żeby kupić, tylko dlatego, że dostajemy dobrą, spersonalizowaną ofertę, ale jednocześnie co piąty z nas, jeżeli dostanie ofertę, która w jakiś sposób przekracza jego wrażliwość na to, że ktoś wykorzystał wiedzę o mnie, żeby dostarczyć mi ofertę i ja się nią czuję w jakiś sposób zagrożony, więc co piąty z nas zmienia takiego dostawcę
i jednocześnie mówi o tym swojemu gronu znajomych i przyjaciół, więc to jest bardzo wrażliwy obszar, w którym trzeba bardzo umiejętnie się poruszać, dokładnie. Mhm. Ale ciekawa rzecz to jednak i pewna specyfika Polski to są braki kadrowe, braki pracowników. Czy tutaj widzi Pan możliwość wykorzystania tej sytuacji, która nam nie sprzyja jednak rozwojowi gospodarczemu, żeby rozwijać pewne technologie, jak automatyzacja, robotyzacja chociażby, ale też inne? To nie jest bynajmniej tylko polska specyfika, braki kadrowe, szczególnie wśród specjalistów technologii. Tych braków kadrowych generalnie na świecie jest dużo więcej. Rzeczywiście tak. Z mojej perspektywy najbardziej jest to widoczne w Polsce w takim segmencie, który dotyczy bezpieczeństwa, ponieważ mamy już ustawodawstwo, które wymusza zatrudnianie osób o określonych kompetencjach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a tych osób jest zwyczajnie mało. Rozwiązaniem, które również my wskazujemy jako jeden z naszych trendów w naszym raporcie, to jest właśnie tworzenie takich branżowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Dlatego, że bezpieczeństwo musi się opierać na bezpieczeństwie całego ekosystemu wokół firmy, której bezpieczeństwa chronimy, a nie tylko na zabezpieczeniu samego siebie. Tak? Dlatego, że działamy w tak połączonym systemie, że luki bezpieczeństwa u naszych partnerów mogą automatycznie stanowić zagrożenie dla nas. Właśnie, bo mamy w tej chwili wielki rozwój technologiczny, mamy nowe technologie. Czy za tym nie idzie przypadkiem jednak narażenie nas na nowe niebezpieczeństwa, chociażby jakieś ataki cybernetyczne, prawda, i tak dalej? Każda nowa technologia niesie ze sobą tego typu nowe zagrożenia, natomiast pozytywne jest to, że istnieje coraz większa świadomość bezpieczeństwa i nowe aplikacje, nowe rozwiązania są od razu projektowane w taki sposób, żeby bezpieczeństwo było istotnym elementem w ogóle architektury danego rozwiązania i możliwości po prostu zabezpieczenia danej aplikacji. Więc systemy, które mamy w tej chwili, te nowsze systemy, są zdecydowanie bardziej bezpieczne. Z drugiej strony oczywiście nie można myśleć o tym tylko w kategorii osobnej aplikacji. Tak naprawdę mówimy zawsze właśnie o tym, żeby mieć bezpieczeństwo całego ekosystemu, naszych partnerów itd., więc te zabezpieczenia są rzeczywiście wielowarstwowe. Co więcej, mówimy już nie tylko o tym, że zabezpieczamy się od zewnątrz, czyli jesteśmy w stanie ileś tam warstw postawić po drodze, ale również skupiamy się na wykryciu anomalii wewnątrz, czyli dopuszczamy sytuację, w której jednak intruz wejdzie do środka, ale jesteśmy w stanie wychwycić anomalię w naszych danych czy w zachowaniu takiego intruza w taki sposób, żeby również na to zareagować. Sytuacja jest tym może być trudniejsza, że hakerzy zaczynają też wykorzystywać sztuczną inteligencję i czyli najlepsze zdobycze technologiczne, żeby wyszukiwać luki i tak dalej. Nie tylko sztuczną inteligencję, ale mają również wielkie nadzieje na komputery kwantowe, które powinny jeszcze szybciej przyspieszyć, jeśli chodzi o łamanie chociażby haseł czy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. Także na szczęście te komputery kwantowe i sztuczna inteligencja też będą służyły tym, którzy bronią jednak sieci i wykorzystania nowych technologii zgodnie z ich przeznaczeniem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00. Rzecz o biznesie.